Przejdę jeszcze do ostatniego komiksu, który dzisiaj przygotowałem, a mianowicie do mangi. Tym razem już odejdźmy od tych smutnych tematów, przejdźmy do takich bardziej pozytywnych, do fantastyki japońskiej. Soul Eater z wydawnictwa JPF. Ja już miałem przyjemność przeprezentować wam przeczytane tomy, do tomu 10 bodajże. Tym razem przyniosłem do radia do tomu 14. O co chodzi w tej historii? W zasadzie to, przepraszam, Soul Eater, tytuł Zjadacz dusz. Okej, ale jeden z bohaterów ma na imię Soul Eater Evans. Dopiero to odkryłem i mam wrażenie, że jakby to chyba on będzie kreowany na tego głównego bohatera. Ogółem każdy tutaj z bohaterów, a tych bohaterów poznaliśmy już do tej pory paru, jak nie parunastu. Każdy z nich ma swoje 5 minut, poznajemy ich osobowość, ich problemy, to jakie mają, kurczę, cel w swoim życiu i tak dalej, aczkolwiek no tak jak na przykład jest seria Bleach, tam też jest mnóstwo bohaterów, to odnoszę wrażenie, że tym głównym może być wykreowany jeden z nich w tym momencie, Soul Eater Evans. Ogółem, jaki to jest świat? Bo tak mówię o tych bohaterach, ale Soul Eater to jest taka fantastyka, w której mamy zawodówkę śmierci, w której to dyrektorem jest sam śmierć. I ogółem tej zawodówce uczą się dzieciaki, żeby jakby zabijać wiedźmy albo dusze przesiąknięte złem. W jaki sposób oni zabijają te dusze i te wiedźmy? No to tutaj oni są połączeni w takie pary albo w trójki. I dlaczego tak w ten sposób? Ponieważ jeden z nich jest bronią, a drugi jest władającym. Coś podobnego jak w Shaman Kingu, można powiedzieć, albo coś podobnego jak w Bleachu wcześniej wspomnianym, gdzie też się okazało, że ta cała broń biała miała swoją jakby osobowość. No tutaj mamy właśnie pary, jest na przykład Maka Albarn i wcześniej wspomniany Soul Eater Evans i Soul Eater zmienia się w taką kosę, a Maka tą kosą w tym momencie tnie. Zastanawiacie się zapewne, czy w takim razie jak on jest tą kosą i ona walnie na przykład w kamień, to czy go to boli? Nie wiem. Nie wyłapałem przynajmniej takiej informacji. Ogółem jaka jest problematyka. Ogółem oni mają taką swoją misję, że muszą zebrać 99 tych złych dusz, ściąć oraz jedną duszę wiedźmy, żeby w tym momencie stać się, ta broń miałaby się stać Dead Skytem. To też warto wiedzieć, zanim jakby przystąpię do tego omawiania tego komiksu. I ogółem o takim odpowiednikiem zawodówki śmierci, czyli antagonistą naszych bohaterów jest instytucja arachnofobia z pewną arachnę na czele. I ogółem jeszcze wcześniej pojawiła się wiedźma Meduza, która bardzo napsuła krwi naszym bohaterom i całej zawodówce śmierci. I ona, tutaj mały spoiler, stwierdziła, że trzeba połączyć siły właśnie z tymi naszymi głównymi bohaterami, żeby zniszczyć całą tą instytucję tej całej arachnofobii. No i tak do tomu 14 oni wyruszają po prostu tajnymi ścieżkami, żeby walczyć na śmierć i życie i zniszczyć właśnie tą całą arachnofobię. I tak, przechodzimy teraz do tematu, który jest dominujący w tej serii, czyli walki. Oczywiście w kulturze japońskiej sztuki walki istnieją od setek, tysięcy, milionów lat i oni po prostu, skoro mają to w kulturze, to bardzo eksploatują. Wiemy doskonale, że w mangach często jest tak, że jakaś walka może trwać nawet parę tomów. No i przez pierwsze 10 tomów w zasadzie tak no licho to wyglądało. No nie ukrywajmy, że ta seria tak się wolno rozkręcała, nie za bardzo przyciągała do siebie. No okej, kwestia gustów, oczywiście. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że są mangi, które lubimy już od początku, są komiksy w ogóle, które wkręcają nas w wir wydarzeń od początku i chcemy więcej, więcej, więcej. Soul Eater tak nie zrobił, aczkolwiek nadrabia to właśnie koło tomu 10, 11, chociaż nie, któryś muszę sprawdzić, bo któryś tom to jest po prostu totalnie zbędny, ale tak totalnie zbędna jest historia, chyba właśnie ten 10. Nie, 10 jest walka o brew. 11 tom akurat jest zbędny, więc dobra. Od tak mniej więcej, no od 10 tomu zaczynają się naprawdę bardzo fajne walki. I tutaj muszę przyznać, że Atsushi Ohkubo ma całkiem oryginalne pomysły.
zwłaszcza jeśli chodzi o wektory tej wiedźmy Meduzy. Wektory. Motyw niczym z gier wyścigówek Mario Kart. Jak macie takie, wiecie, strzałki, jedziecie tym go-kartem czy innym środkiem transportu, wjeżdżacie na tą strzałkę, to was tak przyspiesza ten wektor, przyspiesza w kierunku, w którym właśnie ten wektor jest zwrócony. Więc ona ma tak samo, może wzmocnić czyjąś pięść, zrobiąc im właśnie taki wektor, albo rzuca te wektory na ziemię i ktoś, kto się będzie nad tym właśnie wektorem, to od razu momentalnie, jak w tej grze komputerowej, jest odrzucany w kierunku, w którym pokazuje wektor. Bardzo fajny pomysł, powiem szczerze. Rewelacja. Nikt by nie pomyślał, że można zrobić z tego jakąś fajną zdolność do walki. No i walki właśnie tutaj, kiedy mamy pojedynki między uczniami zawodówki śmierci, a różnymi pomagierami tej całej arachny z arachnofobii, no to te walki są naprawdę świetne i rewelacyjne. I to muszę przyznać, że koło tego właśnie 14 tomu no mamy ucztę dla oka, a najlepszą chyba jest, kurczę, kolejny też fajny pomysł w tomie 13. W tomie 13 rozpoczyna się walka między Blackstarem a Mifune. I ta walka, no i tutaj jest właśnie walka między głównym bohaterem Blackstarem, jednym z głównych bohaterów Blackstarem, a samurajem, który ma tutaj w torbie chyba 100 mieczy, coś ten deseń, i on z tymi wszystkimi mieczami walczy równocześnie. W jaki sposób? No to musicie zobaczyć. Bardzo fajny pomysł tutaj na to, żeby jakby wykorzystywać w trakcie walki dużą ilość broni białej. Jeśli nie chcecie czytać, a zapraszam, zachęcam was do tego, żeby jednak czytać mangi, ale jeśli macie naprawdę dużo wolnego czasu, no to powstało też anime na podstawie właśnie tej serii. Także Soul Eater. Soul Eater, autorem jest Otsushi Ohkubo z wydawnictwa JPF. Aha, jeszcze jest oczywiście dodatek. Wszystkie mangi, znaczy większość mang mają jeszcze takie dodatki. Tutaj mamy bonusiki od autora. Na końcu każdego właśnie tomiku. To też jest bardzo takim fajnym motywem zakończającym i pokazującym, że autor ma dystans do siebie i lubi się z siebie śmiać.